Do czego chciałbyś przekonać ludzi? No, choćby do weryfikowania swoich tez, takiego uczciwego. Co chciałbyś przeżyć? Lot przez cały kosmos, sprawdzić, jak to wszystko tam dalej wygląda, żeby wszystko to zobaczyć, no nie? Co ostatnio tobą wstrząsnęło? No chyba ten wirus, ale to z perspektywy nie takiej, że ja jestem strasznym panikarzem wobec tego wirusa, tylko mam to doświadczenie, że moje dziecko było chore, że kiedyś właśnie złapało wirusa, ale ledwo przeżyło i teraz jak ja słyszę takie rzeczy, to wiesz, no takie może zapalić się lampka, że teraz nie wiadomo co będzie, a nie wiem, czy on nie ma właśnie osłabionej odporności, bo takie były tam relacje, niby jest dobrze, ale nigdy nie wiesz. Także to mnie tak trochę wstrząsa, a tym bardziej, że ja pracuję we włoskiej firmie. I oni tam sobie, wiesz, latają i nigdy nie wiesz, czy tam coś zostało, wiesz, przywiezione, coś więcej niż tylko sam człowiek. Okej, to trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze. A to ja bardziej. Co byś zrobił, gdybyś był prezydentem Polski? No, niewiele bym zrobił, ponieważ prezydent Polski nie ma jakiejś mocy, żeby cokolwiek zrobić, no i tyle. No. Komu bez wahania pożyczyłbyś 1 000 000 złotych? Bez wahania? Mojemu przyjacielowi, który pewnego razu... sam wystawił się na ewentualne stuknięcie, ja go mogłem stuknąć na niezłą sumkę, no ale tego wymagała specyfika tego, żeby mnie zrobić dobrze. Że ja legalnie mogłem go okres tych pieniędzy, już się mu na mnie pokazać i tak dalej. On nawet w sądowni by nie mógł tego dochodzić, bo tak to wyglądało. Ja nie miałem śmiałości, żeby w ogóle go prosić o takie coś, no nie? Ale on sam powiedział, że znam cię tam tyle lat, chłopie człowieku, no nie jest w stanie uwierzyć, że ja go wydymam i tak dalej. Dlatego jemu w ramach wynagrodzenia od razu bym pożyczył. Gdybyś był kobietą, to... O, nie wiem. Gdybym był kobietą? To na przykład nie wspierałbym feminizmu. Bo ja miałbym coś takiego, taki honor, że jeżeli na przykład chcę, żeby równe były zarobki w pracy, to staram się być jak najlepszym pracownikiem i pokazać, że tych mężczyzn, wiesz, że są od nich lepszy, no nie? W czymś. I dlatego więcej będę zarabiał, a nie musicie zrównać niezależnie od tego, co ja robię. Bo tak gdzieś wypływa z feminizmu. Że co by nie robiły i tak dalej, to mają tyle samo zarabiać. Na przykład, no nie? Okej. Gdy zamykam oczy i staram się zasnąć, to widzę? Ostatnio widziałem Węża Sliteria, jest taka gra na internecie, bardzo fajna, bardzo wciągająca. No to jak na przykład byś chodził na ryby, no to często widzisz spławik i tak dalej, no nie? No to ja widziałem tego węża. Czy muzyk powinien być autorytetem? Nie. Może być, ale nie ma takiej konieczności. Z czego pod żadnym pozorem nie można... Czyli jeszcze lepiej, żeby nie było, bo wielu ludzi wychodzi z założenia, że jak ktoś jest właśnie aktorem, muzykiem, to jego zdanie jest jakby ważniejsze niż jakiegoś zdania jakiegokolwiek innego i należałoby się go słuchać. Czasami takie można przejawy znaleźć, no nie? Zgubia czasami ktoś, kto po prostu właśnie łowi, powiedzmy, ryby, sobie do niego podejdzie, że on może ci powiedzieć najmądrzejszą rzecz na świecie. To nie wynika jakby z tego zawodu, że ktoś jest aktorem, no nie? Tylko to jest to, co mówiliśmy wcześniej, ludzie go lubią. Jasne, że tak. Z czego pod żadnym pozorem nie można w życiu zrezygnować? Z jakichś takich swoich, kurde, no zasad, no może one się też czasami mogą zmienić, bo myślenie się robi, no nie? No zrezygnować z takiej jakby emocji, z takiego doświadczenia życia, z takiej miłości, jakbym powiedział. Mhm. I największy grzech młodości? Nie ma młodość grzechów, tak. To jest po to, żeby się wyszumieć, żeby potem z tego dopiero coś się ukształtowało, wykrystalizowało racjonalnego. To jest właśnie po to, żebyśmy narobili głupot i potem wiedzieli, na bazie tych głupot wiedzieli, co to jest bycie mądrym.